Witaj w Instytucie Metody Tippinga, w którym dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. W tym podcaście wraz z naszą trenerką i współpracownicą Ewą Turek pomożemy Ci lepiej poznać radykalne wybaczanie i jego narzędzia. Narzędzia, które od dekad zmieniają życie tysięcy osób na całym świecie, pomagając uwolnić się od bólu przeszłości i teraźniejszości po to, aby żyć z lekkością i radością. Bo wybaczanie naprawdę ma moc uzdrawiania. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy się bawić. Gra na poważnie. Tak, śmiertelnie poważnie, bo czasami się płacze nawet przy tej grze. Ale poważnie mówiąc, gra Satori to gra radykalnego wybaczania, w której w formie zabawy przechodzi się przez wszystkie 5 etapów, jakie radykalne wybaczanie proponuje. Kto wymyślił tą grę? Grę wymyślił twórca radykalnego wybaczania, Colin Tipping. I w formie gry planszowej pomaga nam przejść przez wszystkie 5 etapów radykalnego wybaczania. I to wiesz, to jest zabawa, bo rzucasz kostką, są pionki, oczywiście zawsze jest bitwa na początku, kto ma jaki kolor, kto pierwszy. Także jest taka zabawa, ale na bardzo poważny temat, dlatego że przechodzi się w tej grze swoje jakieś rzeczy, które się chce przerobić. Dobrze, to powiedzmy tym, którzy nigdy nie widzieli gry i nie wiedzą, jak wygląda, jakie elementy składają się na całą grę. Mhm. Więc jest plansza. My z Ewą, żeby była jasność, właśnie patrzymy na nią. Właśnie na nią. Patrzymy, tak. Czyli kwadrat, w którym jest okrągła taka spirala. Mhm, tak. Która prowadzi do Satori. Mhm. I rzucając kostką, poruszasz się przez poszczególne pola pionkami. Czyli mamy kostki. Mhm. Mamy pionki, tak jak już mówiłyśmy, tak. Walka o kolor. Tak. I mamy pewne kartki, karteczki, plansze, które pomagają przechodzić czy wykonywać pewne zadania. Tak? Tak, tak. Czyli tak. Na początku powiedzmy jeszcze, ile osób może grać? 5 osób. Maksymalnie 5 osób plus osoba prowadząca. To znaczy nie, osoba prowadząca też może być grającą, więc 5 plus prowadząca albo 5. My na kursie robimy, jeśli jest to kurs stacjonarny, albo umawiamy się z trenerami robimy w ten sposób, że łączymy na przykład kilka gier i kolejka idzie przez wszystkich. Czyli może być większa grupa tak, wtedy. Tak, tak, tak. Okay. Ważna rzecz przy tej grze, jeśli ktoś by chciał grać w 5 osób, to musi być przygotowany na to, że może to długo potrwać. Ile godzin trwają gry? To może długo potrwać. Wszystko zależy od nawet niechęci, bo tutaj los chęci, decyduje, tak. Chęci nie mają nic wspólnego. Wszystko od tematów, które się przerabia. Od tego, co się wylosuje, bo jest na przykład taka jedna wredna karta, którą ja naprawdę czasami się zastanawiam, czy ja jej nie usunę. Mianowicie karta w pliku kart Wyobraź sobie, która mówi, pomyliłeś się, nie o to chodzi, wróć do krainy ofiar, a kraina ofiar początek. To jest początek gry. I jeżeli na przykład ludzie już grali 5 godzin i nagle ktoś to wyciąga, to zwykle jest taki... Tak. Perspektywa kolejnych godzin. Ale tak. Nie, jakoś tak się dzieje, że później to przyspiesza i tak. Kończymy w 6 godzinie. Tak. A gra jest niezwykle inteligentna. To jest takie zabawne, bo jest też taki zestaw kart pod tytułem Przekonanie. Jak się stanie na odpowiednim polu, to trzeba wyciągnąć przekonanie. Na początku te przekonania są zakryte, ich się nie widzi. Dopiero jak się przechodzi na kolejny etap właśnie radykalnego wybaczania, to te karty się odkrywa. I bardzo często jest tak, że wyciąga ktoś przekonanie, czyta, o na przykład ja teraz wezmę i przeczytam, boję się osiągnąć sukces. I komentarz jest taki, rany, jak to jest możliwe, że to tak idealnie pasuje do mojego tematu? I tak jest po prostu ciągle. Więc ja mówię, że ta gra ma swoją inteligencję. Naprawdę. Z
zanim rozpocznie się gra, czyli zanim pierwsze rzuty kostką, to każdy z uczestników jakby przychodzi z jakimś swoim tematem. Są dwa sposoby. Mhm. Jeden to jest taki, że przychodzisz z tematem, na który wiesz, że chcesz grać, albo przychodzisz z zaufaniem, że gra ci sama wskaże ten temat, bo są takie dwa pliki kart, wydarzenie i kontekst, które losujesz. I świadkiem tego jesteśmy obydwie cały czas, że ludzie losują z tych dwóch plików i mówią, o kurczę, już wiem, o co chodzi. Chodzi o to i o to. Ja nie zapomnę, kiedyś taka była gra, przyszła dziewczyna, ja w ogóle nie wiedziałam, z jakim tematem, i wyciągnęła karty, które wskazały na usunęłaś ciążę. I mocny temat. Ja nawet nie, zaczynając gry, nie wiedziałam, że ona faktycznie przyszła z tym tematem. Także to było bardzo poruszające, bardzo odważna dusza. Przepięknie przeszła cały proces, ale poruszające było to, że jakby z tych kart tam jest nie wiem ile, 70? Wyciągnęła akurat tą, także no ta gra ma swoją inteligencję niewątpliwie. Ja tu jeszcze dodam, że często jak już jest umówiony termin, miejsce, grupa, to zanim dojdzie do spotkania, już się dzieją procesy, bo często jest tak, że ta nasza podświadomość tej osoby, która jest umówiona na grę, zaczyna się bać. Oj tak, no tak jest cały czas. Ktoś do mnie dzwoni dzień przed. Chyba jednak nie będę mogła przyjechać, bo ja jednak tak się jakoś źle czuję. A ja wtedy mówię, bardzo dobrze, właśnie musisz przyjechać. No i potem zawsze jest wdzięczność, że jednak zmuszam tych ludzi, żeby jednak przeszli przez ten lęk. Ale faktycznie, to nawet przed sesjami to wiemy, tak, że często ludzie rezygnują. Cuda się dzieją, żeby nie przyjść. Tak, bo po prostu jest taki lęk przed odkryciem czegoś, lęk przed bólem. My to rozumiemy i szanujemy, natomiast ja zawsze jednak zachęcam, mówię, wiem, że się boisz, ale pamiętaj, że to po prostu działa twoja podświadomość, próbuje cię chronić przed jakąś tutaj zmianą perspektywy i w ogóle przemianą, więc wchodź w ten lęk, przyjdź. Czyli siadamy do stołu, każdy dostaje już swój pionek i losuje właśnie te pierwsze karty, które w jakikolwiek sposób ukierunkowują na temat, który będzie przewijał się u tej konkretnej osoby. I czasami jest tak śmiesznie, bo ja miałam takie doświadczenie, grałam kiedyś z jakąś grupą, decydowałam się zagrać też ze wszystkimi, byłam tak jakby uczestnikiem, wyciągnęłam karty i tam było, utraciłaś miłość swojego życia. No i ja tak myślę i mówię, Nie czuję tego. W ogóle tego nie czuję. A wtedy grupa, która mnie już trochę znała, mówi tak, no jak to? A z firmą te wszystkie rzeczy, które się działy? A z firmą? A ja wtedy sobie myślałam, rany, faktycznie. I to była taka gra. Tak, to był ogień. I tu zaznaczę, że właśnie dodatkową siłą gry w Satori jest to, że jest to grupa. Bo energia grupy, która no, miesza się i jedno wpływa na drugie i to, co powiedziałaś, często to uczestnicy, zadając, tu są pewne też role w określonych miejscach, dodatkowo jakby naciskają ten guzik, który trzeba nacisnąć. Tak. Jest takie pole, którego się wszyscy boją. Nazywa się zabawa w obwinianie. To jest takie pole, na którym jeden z uczestników odgrywa dla drugiego rolę kata. I osoba, która właśnie gra, jakby mówi do tej osoby, która reprezentuje osobę, na którą się gra. Czyli wyobrażamy sobie, że to jest ta osoba przed nami. Jest taka specjalna karta, nazywa się karta do zabawy w obwinianie, która z jednej strony ma różę, z drugiej strony ma taką twarz, która ma reprezentować tą osobę, oprawcę. I ta osoba, która się zgadza przyjąć tą rolę, zasłania się, także reprezentuje dla tej grającej osoby tego kata. I w tym punkcie trzeba z siebie wyrzucić wszystko, co się ma do tej osoby, zwraca się do tej osoby. I tutaj to, co ty mówiłaś, ta rola grupy, często jest tak, że ktoś coś mówi, a grupa mówi, no co ty tak go tutaj oszczędzasz? Dołóż jej. Dołóż mu, powiedz mu, co o nim myślisz. No i wtedy się dzieje, tak. Także tutaj grupa faktycznie jest bardzo pomocna, naciska guziki, jak ja to mówię. Czyli dzieją się tak, różne dramatyczne czasami słowa, ale tu ważne, żeby podkreślić, że wszystko pozostaje w tej grupie, czyli poufność i tajemnice zostaje w tej grupie, czyli co w Satori, zostaje w Satori. No w ogóle wiesz, dobrze, że to powiedziałaś, bo dla mnie to jest tak oczywiste, że już nawet o tym nie wspominam, ale jest to w ogóle zasada obowiązująca na wszystkich kursach, warsztatach, na wszystkich sesjach, także absolutnie wszystko, co się zadzieje, i powiem ci, że to jest niesamowite, ale przecież robimy to już tyle lat,
i faktycznie ludzie dotrzymują słowa. To jest niesamowite. Budują się takie więzi, taki rodzaj zrozumienia, wsparcia dla uczestników tej gry, że faktycznie wszyscy tej zasady dochowują, wszyscy się czują bardzo bezpiecznie. No i też właśnie to ogromne wsparcie i też jest niesamowite, jak proces jednej osoby, historia jednej osoby rezonuje z innymi. Wpływa też na innych. I na przykład jedna osoba coś opowiada, na przykład, nie wiem, jest właśnie zabawa w obwinianie, a zupełnie inna osoba zaczyna płakać, tak, bo na przykład nagle się przypomina jej własna historia. Na tym też polega zresztą lecznicze działanie tej gry. Tak, dokładnie. Mamy też w trakcie gry pojawiają się kolejne karty, kolejne odkrycia. Tak. W przeciwieństwie do tego, o których mówiłyśmy przed chwilą, na przykład po przejściu, bo tu powinniśmy jeszcze powiedzieć, że są wrota, tak zwane. Te wrota, jest ich kilka, są trzy, one reprezentują przechodzenie tych pięciu etapów radykalnego, czyli opowiedzenie historii, poczucie uczuć, porzucenie dawnej interpretacji, przyjęcie nowej perspektywy i zakotwiczenie procesu zmian. I przechodząc przez te kolejne wrota, zaczynają się jakby nowe punkty w grze, wnoszące nowe rzeczy. Na przykład za jednym z wrót jest coś takiego, losuje się nową kartę, nowa opowieść. I te karty są bardzo, bardzo przeróżne, wspierające i budujące. Na przykład moja nowa opowieść to: jestem dostatecznie silny, by poradzić sobie w życiu, ponieważ wierzę, że dam radę. Bóg obdarzył mnie wieloma darami, którymi z radością dzielę się z innymi. Albo: z przekonaniem wyrażam swoje myśli, poglądy i uczucia. Albo: zasługuję na wszystko, czego pragnę. O, tą lubię bardzo. Zasługuję na wszystko, czego pragnę i domagam się tego teraz. Czyli to jest taka kropka nad i, że to jest prawda, to co właśnie przyszło. Tak, i to jest nowa historia, którą masz żyć, nowa opowieść. Bardzo często właśnie uczestnicy gry robią zdjęcia. Jak masz szczęście, to tych kart możesz wylosować nawet kilka, bo możesz wejść na takie pole, na którym właśnie tych kart można kolejny losować. Kto może prowadzić taką grę? Grę, no, prowadzić może każdy, kto tą grę ma i jeżeli umie ją prowadzić, dlatego że tak jak my tutaj opowiadamy, to może nie brzmi aż tak skomplikowanie, ale moja historia jest taka, że pamiętam, jak kupiłam grę, przeczytałam instrukcję i szczerze mówiąc, nie do końca wiedziałam, jak mam grać i pamiętam, wtedy mój były mąż był chory i ja stwierdziłam, że skoro leży w łóżku, to może ja mu dam zadanie. Taka byłam sprytna. I dałam mu tą grę i mówię: słuchaj, ogarnij to. Tak, weź tutaj, poczytaj i powiedz mi, jak tu mamy grać. No i też się nie udało, więc mam takie wrażenie, że Warto przejść pierwszy raz z kimś, kto już ma doświadczenie. Tak, i proponuję, żeby to był trener. Dlaczego? Dlatego, że albo przedstawiciel instytutu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest parę takich elementów, które można bardzo ładnie docisnąć, dopytać, pokazać i osoba wytrenowana i znająca narzędzia radykalnego wybaczenia zrobi to zdecydowanie lepiej. Wiem też, że wiele osób stara się grać samym i wiem, że wiele elementów ulega trochę zniekształceniom. Mhm. Także bardzo warto jest to zrobić w pierwszej kolejności z kimś, kto po prostu potrafi w tą grę grać. A trener jest profesjonalistą, bo zna metodę, przeszedł szkolenie tak. I potrafi wyłapać te etapy, które są niezbędne do tego, żeby ta gra rzeczywiście zadziałała tak. z całą mocą, tak. którą ma. Mhm. Tak. Często pojawia się pytanie, gdzie można kupić tą grę? Grę można znaleźć w internecie. Póki co gra jeszcze nie jest dostępna, tak jak dzisiaj rozmawiamy, to jeszcze jej nie ma do kupienia normalnie u producenta, ale wiem, że będzie. I jak tylko będzie, to na pewno taką informację zobaczycie. Ogłosimy wszem i wobec. Tak, zobaczycie na naszym fanpage'u na Facebooku. Zobaczycie na naszej stronie metodatippinga.pl i pewnie też będziemy wysyłać informacje do wszystkich tych, którzy są w naszej bazie adresowej. Tak, także zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę Instytutu.
Tam można przeczytać najświeższe informacje i przy okazji też ściągnąć arkusz, tak żeby mieć swój. Wtedy też dostaniecie informacje o grze, że już można ją dostać. Magdo, powiedz mi proszę, jakie efekty, jakie zmiany następują po tej grze? Ulga. Zawsze to powtarzam, to właściwie jest pierwsza rzecz, którą wszyscy mówią po przejściu jakiegokolwiek narzędzia radykalnego wybaczenia. W jaki sposób te narzędzia powodują, że coś z siebie zrzucamy? No choćby to, że opowiemy historię. Choćby to, że poczujemy uczucia, że damy sobie pozwolenie na odczuwanie tych uczuć, że je nazwiemy. Czasami nam się udaje odkryć, o co chodziło, co to był za dar, co to była za lekcja. To jest olbrzymie poczucie ulgi. A, to nie było tylko tak, że ja byłam ofiarą tego wydarzenia. To okazuje się, że to też było dla mnie istotne, dla mojego rozwoju. Gdyby to się nie wydarzyło, to ja nie byłabym tu, gdzie jestem. Tak. Często takie są też historie, bo gdyby tak w naszym życiu wszystko było miłe, ładne i przyjemne, to ile rzeczy nie odkrylibyśmy, tak? To prawda, ale wiesz, czasami tak bym chciała, żeby było wszystko ładne, miłe i przyjemne. Naprawdę czasami sobie myślę, że byłoby fajnie. Czyli zmienić proporcje, tak? Między miłym a nieprzyjemnym. Tak, i radykalne w tym pomaga, dlatego że pomaga nam przewalić te wszystkie bóle, te pretensje, te żale i tak dalej, więc pod tym względem dlatego kocham tą metodę. A z takich przykładów, jak Satori może zadziałać, to pamiętam, kiedyś grałyśmy z jedną uczestniczek gry i to było, proces był na mamę, z którą nie było jakoś tak od dawna kontaktu, było tam wiele żalu, pretensji i chyba 2 tygodnie po grze dostałam informację na Messengerze, że niesamowite. Mama się odezwała z propozycją, żebyśmy się spotkały. Cudem. A była to, gdzie akurat ta dziewczyna była taką osobą, która w ogóle nie znała radykalnego wybaczania. Grała pierwszy raz. Ja ją tylko poprosiłam o to, żeby się otworzyła na taką możliwość, że to wszystko może zadziałać. Zresztą zabawne jest to, że podobną historię miałam, kiedy byłam u mojej przyjaciółki, która jest psychoterapeutką, która uwielbia Satori. Znaczy w ogóle uwielbia radykalne wybaczanie, zawsze jak do niej jadę w gości, to ona mówi tylko weź grę i weź arkusze i generalnie ona wraca z pracy, ze swoich sesji i wtedy ja jej robię sesję. I odwiedziła ją jej koleżanka psychoterapeutka, ta moja koleżanka mówi do niej, słuchaj, musisz to zagrać, zaufaj. Ja wiem, że ty jesteś bardzo w umyśle. O nic nie pytaj, tylko tak, graj. Ale po prostu otwórz się na to, że to działa, a Magda cię tutaj tak poprowadzi, zobaczy, co się będzie działo. No i bardzo się spodobało. Faktycznie sama potem powiedziała, że udało jej się dotrzeć do takich rzeczy, gdzie w tej klasycznej swojej pracy nad sobą nie dotarła tam. Że w jakiś sposób to pomogło jej poruszyć jakieś obszary, do których jeszcze nie miała dostępu. No także widzisz, nawet nic nie wiedząc o tej metodzie, ale tylko otwierając się na to doświadczenie i otwierając się na takie prawdopodobieństwo, że to działa, no to działa. Ta gra pozwala, żeby tak trochę odpuścić tą kontrolę, którą często mamy w naszym życiu, zdać się na los, na kostkę, na interakcje z pozostałymi uczestnikami i tak jak powtarzasz, otworzyć się na taką możliwość, że te zmiany, ten proces, który się dzieje podczas gry jest najlepszą drogą, tak? Która jest właśnie w tu i teraz, dzisiaj dla tej osoby. Tak, w ogóle wiesz, takie umiejętność poddania się, zaufania, puszczenia, powiedzenia sobie, dobra, nie wiem jak to działa, dlaczego to działa, ale po prostu poddaję się temu procesowi. Wiesz, ta umiejętność poddania to jest chyba jeden z największych darów, jakie można mieć. Naprawdę, po prostu tak jak kiedyś miałam taki sen, przyśniło mi się w chwili takiego dużego kryzysu, że usłyszałam taki głos, który powiedział, twoim jedynym zadaniem jest położyć się na wodzie jak liść i dać się nieść rzece życia. No i wiesz, o czym to było? O poddaniu. I obudziłam się rano i prawdę powiedziawszy, po prostu poczułam ulgę, że ja nic nie muszę robić. Przeszłaś proces w czasie snu. Tak, że ja nie muszę gdzieś tam pedałować pod górę tej rzeki, że po prostu się położę i życie mnie zaniesie tam, gdzie ma zanieść. I tak było. Moglibyśmy w tym momencie skończyć?
Ale jeszcze nie skończymy, ponieważ... Nie. Chcę powiedzieć jeszcze dla tych osób, które nas słuchają i chcą zagrać, ponieważ jesteście w różnych miejscach, w różnych miastach, zajrzyjcie na stronę Instytutu, tam gdzie są trenerzy. Każdy z trenerów też ma podane miejscowość. Nie wszyscy, ale większość z nich ma grę Satori. Więc wtedy warto do nich bezpośrednio napisać i zapytać, czy organizują i kiedy. Albo wystarczy napisać do nas, do Instytutu, z zapytaniem o grę Satori, podaniem miasta i na pewno uda się coś zorganizować. A jeśli gra się pojawi na rynku, to będzie w ogóle już wtedy duża dostępność. A tak na zakończenie dzisiejszego odcinka naszego podcastu chcemy Wam przeczytać to, co się czyta na koniec gry, wtedy kiedy wszyscy już dotrą do Satori, czyli do tego ostatniego miejsca. Wtedy wszyscy czytają razem taki manifest, mogę powiedzieć. Inwokacje. A brzmią tak. Pozostańmy spokojni w obliczu dającej ukojenie wiedzy, że wszystko jest, zawsze było i na zawsze pozostanie w zgodzie z boskim porządkiem, przebiegając zgodnie z boskim planem. Przyjmijmy tę prawdę z otwartością, niezależnie od tego, czy możemy ją pojąć, czy też nie. Prośmy także o pomoc w uzyskaniu i zachowaniu świadomości naszego związku z boską cząstką w nas samych, związku ze wszystkim i wszystkimi, tak abyśmy prawdziwie odczuwali oraz wyrażali to, że w istocie stanowimy jedność. Nic dodać, nic ująć. I to by było na tyle. Na tyle. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.metodatypinga.pl /podcast. Na tej stronie również można znaleźć więcej informacji o sesjach w Instytucie, o naszych warsztatach i kursach. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, to bardzo prosimy o zostawienie oceny, gwiazdki, polubienia, a może podzielenia się z kimś naszym podcastem, dlatego że bardzo wierzymy, że metoda Typinga, radykalne wybaczenie, może powodować, że ten świat będzie po prostu lepszy. Podnosi naszą energię, wibracje, tak żeby nam się żyło lepiej. Tak. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku Radykalnego Wybaczenia. Do usłyszenia.